Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. No bardzo dobrze, że te zmiany nastąpiły, Panie Ministrze. Szkoda, że Ministerstwo tych zmian na początku, kiedy konstruowało tą ustawę, nie wprowadziło. Bo to, co się działo w gminach, jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, no to by była tragedia, Panie Ministrze. I pytam pana ministra, czy rodziny wielodzietne, czy nie powinno się jednak nadal pracować nad tą ustawą i na przykład od czwartego dziecka z mocy ustawy, na przykład opłaty powinny być obniżone, panie ministrze, o 70%. Czy takie rozwiązanie, zdaniem pana ministra, w związku z ogłoszeniem przez Platformę Obywatelską w 2013 roku rokiem rodziny, nie byłyby pożądane? Panie ministrze, czy pan wie o tym, bo ja wiem, u mnie w województwie łódzkim, można powiedzieć w 95% gmin, stawki rosną trzykrotnie według tego, co płacili mieszkańcy przy obecnych przepisach. Przykładowo płacili 30 zł miesięcznie, panie ministrze, w domkach jednorodzinnych na przykład, będą płacić 70. Kto tutaj zarabia? Może by pan odpowiedział, panie ministrze, bo pan ma na pewno wielką wiedzę. Kto tu na tym zarabia? O co tu chodzi? Bo do mnie, do biura poselskiego przychodzą ludzie i są, bo to są już ogłoszone oczywiście w mediach, w gazetach te stawki. Kto tu na tym chce zarobić? O co tu chodzi? Bo ja podam przykład z mojego województwa. Na przykład powiat zgierski będzie wysyłał te śmieci do powiatu kutnowskiego. A kto dostał oczywiście zezwolenie od marszałka czy wojewody, nie wiem dokładnie, kto tym rządzi? Niemiecka firma potężna, panie ministrze, dostała oczywiście koncesję. I jakbyśmy tak sprawdzili w całej Polsce, to po większości to są firmy potężne zachodnie. O co tu chodzi? Pytam pana ministra, bo ta ustawa chyba nie chodzi o to, żeby wydrenować mieszkańców z tych resztek pieniędzy, jakie jeszcze mają. Dziękuję bardzo.